Phrasal verbs, czyli czasowniki frazowe, często sprawiają dużo problemów osobom uczącym się języka angielskiego. Aplikacją mającą pomóc w ich poznaniu i przyswojeniu ma być Phrasal Verbs Machine, stworzony przez sam Uniwersytet Cambridge. Program już na początku zaskakuje oryginalnym interfejsem kojarzącym się ze starymi maszynami. W tle słychać przyjemną muzykę. Wchodzimy we Phrasal Verbs View, otwieramy jedno z okien i wybieramy czasownik, a potem towarzyszące mu słowo. Gotowe? Przyciskamy View i włącza się przyjemna animacja wizualizująca, co oznacza dany zwrot. Chcąc obejrzeć ją jeszcze raz, po prostu dotykamy okienka z nią. Towarzyszy jej krótkie objaśnienie tekstowe oraz przykład na jego użycie. Jeśli zwrot ma inne znaczenia, są one wymienione. Po zapoznaniu się z listą możemy sprawdzić, czego się nauczyliśmy. Wchodzimy w Exercise i usiłujemy zgadnąć, któremu zwrotowi odpowiada wyświetlająca się scenka. Nasze wyniki są zliczane, możemy o nich powiadomić za pośrednictwem Facebooka lub Twittera. Ostatnia zakładka zawiera ustawienia. Wybór języka, niestety na razie bez opcji naszego, przyciski wyłączenia dźwięków i muzyki, krótką instrukcję oraz informacje o autorach. Phrasal Verbs Machine to prosty sposób na bezbolesną naukę przydatnych zwrotów. Choć jej obrazkowa formuła może przywodzić na myśl aplikacje dla dzieci, mechanizm oparty na skojarzeniach z konkretnymi scenami sprawdzi się wśród osób w każdym wieku. Sam interfejs jest przykładem na to, że edukacyjna aplikacja może mieć również pomysłową szatę graficzną. Brak trochę innych rodzajów gier sprawdzających naszą wiedzę, być może także opcji rywalizacji online. Niektóre z animacji nie od razu przywodzą na myśl konkretne zwroty, ale tutaj z pomocą przychodzą dodatkowe opisy. Szkoda, że tylko podstawowe znaczenie doczekało się ilustracji graficznej, jednak to można tłumaczyć kompaktową formułą programu. Multum kolejnych filmików mogłoby wprowadzić chaos i zaburzyć jej prostotę.